Cześć wam wszystkim, z tej strony Adrian Czarujący, wasz Adrian Czarujący. Dawno mnie na kanale nie było, ale to nic. Powracamy z grubym projektem. Dzisiejszy odcinek będzie magiczny. Tak jak widać karty, będzie iluzja, sztuczki magiczne. Więc subskrybujcie ten kanał, który wam się przecież pokazuje w tym momencie. To jest on Adrian Czarujący, czyli kanał Oczarowani. Oczarowani dokładnie 12. Jesteście w oczarowanej elicie. I to Oczarowani, więc subskrybujcie ten kanał, by mieć powiadomienie o każdym filmie dodanym przeze mnie, więc lecimy, nie śpimy do czarowania. W tym odcinku zaczarujemy moją osobę, moją dziewczynę. I tyle w temacie. Pokażę jej parę sztuczków. Zobaczcie reakcję kobiety, jak to nieraz dziewczyny reagują. I tyle w temacie, więc lecimy do odcinka. To lecimy. Lecimy, nie śpimy. Czarujemy, malujemy. Się nie przejmujcie. Dobra, lecimy teraz na poważnie. Nie śpimy. Dobra. Dobra, nieważne, dobra. Pokażemy ci parę efektów. Dobra. Wszystkie karty różne. Wszystkie karty różne. Wybierz sobie jedną kartę. Tak, żeby mnie widział, pokaż do kamery też, żeby widzieli. Dobra. Połóż karty na przykład tutaj. Dobra. Żeby nie było. Przetasujemy sobie karty w ten sposób. Co nie? W ten sposób. A jeszcze dokładnie przetasujemy sobie w ten sposób. Dobra. Zrobimy tak. Albo nie tak zrobimy. Miejmy pokazać sztuczkę, ale teraz zrobimy inaczej. Przetasuj karty. Teraz zrobimy jej czytanie w myślach. Od razu z grubej rury. Pamiętaliście kartę. Jeśli się odcinek podobał, to łapeczka w górę. Dobra, karty kładę do ręki, pod kamerę, żeby widzieli. I teraz, pomyśl o swojej karcie. Ja się będę patrzał w twoje oczy i swoich oczu, no nie wiem, powiedzmy, jakoś ją spróbuję wyczytać, ale to nie wiem, to... Na pewno nie jest as żaden, ani król. No nie, no nie. O kurczę. No nie gadaj, że szóstka serce. Tak. Czy to była szóstka serce? Jeśli tak, no to wciskajcie łapeczkę w górę. Dobra. Ale na pewno? Tak. Nie wkręcasz mnie? Nie. Dobra. To w takim bądź razie Dobra, tu jest piątka, dobra, w każdym, to w takim bądź razie odnajdźmy ją. Dobra, to w takim bądź razie odnajdźmy tą szóstkę. O, dobra, jest. Przytrzymaj. Albo nie, dobra. Zrobimy inną sztuczkę, inną magię, inną sztuczkę magiczną. Wybierz sobie inną kartę spośród wszystkich kart. Tylko mi jej nie pokazuj tym razem. Pokaż do kamery, żeby widzowie widzieli. Tak.
żeby widzowie widzieli, pokazać trzeba, zawsze trzeba pokazywać, bo to jest najważniejsze. Co nie? Zawsze jest najważniejsze. Jedno ale. Żeby widzowie widzieli, bo internet to wszystko może zmanipulować. Powie, że jest tak, powie, że jest różnie, a tak naprawdę może być inaczej. Więc sami wiecie, nie? Pokazałaś? Tak. Zapamiętałaś? Na pewno? Dobra. Kartę. Swoją kartę. No w sumie ja też ją mogę widzieć. To jest siódemka. Tak naprawdę to się tylko tak manipulowałem, że tej karty nie mogę widzieć w tej sztuce. A tak naprawdę mogę widzieć, to są karty. To są karty. Znaczy w sumie to karta siódemka, żołądź. Zapamiętaj. Jeszcze raz pokażę. Dla upewnienia, bo to z tym to wszystko może być różnie. Wsadzamy ją do środka. Gdzieś tam do kartów. I teraz. Umiesz pstrykać palcami? No, nie za bardzo, ale spróbuję. No to spróbuj cokolwiek. Nie, nie rady. Nagle wyskakuje na górę ta karta. Dobra. Teraz zrobimy inaczej. Wystaw rękę. Drugą nad nią, taką kanapkę, wyżej. I teraz. Widzowie. Robię to po raz drugi w życiu swoim i ta sztuczka, jeśli wyjdzie, to wyjdzie, jeśli nie, to nie, ale jeśli wyjdzie, od razu nie wiem. No, zrobimy taki zakład. Jeśli ta sztuczka wyjdzie w tym momencie, subskrybujecie kanał i rozsyłujecie wszystkim ten kanał Oczarowanie 12. Dobra, uchyl trochę rękę, spróbuję twoją kartę spośród wszystkich talii kart odnaleźć, wyciągnąć w jakiś tam sposób, ale ty będziesz musiała mówić, czy to jest ta karta. W sumie ja już wiem, która to jest karta, ale trochę uchyl bardziej. Czekaj, jak to było? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie. Wiesz, że to będzie ta karta? Czy to jest ta karta? Nie. Czy to jest ta karta? Nie. Czy to jest ta karta? Tak. Dobra. Odnaleźliśmy jej kartę. Jak to się mówi, do trzech razy sztuka. Trzecią kartą jest jej siódemka. Nie? I teraz. Na raz, dwa, trzy. Czujesz karty mocno. A teraz. Raz, dwa, trzy. Jeśli w tym momencie spośród naszych dłoni znikną karty, udostępniacie nawet ten film. A zwłaszcza ten kanał, żeby wiadomo było, że jest bardzo czarujący. Jak mi się znikły? Może znikły. Bo jeśli nie znikły, to nic tam nie robicie. A jeśli znikły, no to łapeczka w górę, subskrypcja i miły komentarzyk. I udostępniacie ten kanał, żeby dużo osób wiedziało, że jest kanał taki jak Oczarowany Adrian. Dobra, sprawdź. Jak? Co to ma? Ja nie mogę. Dziękuję! Widzieliście moment znikania kartów? Dobra. Teraz my weźmiemy drugą talię kart z pudełkiem. Pudełko odrzucamy sobie na stolik.
I tak. Wszystkie karty różne, nie? Do kamery też pokażę. Wszystkie karty różne. Nie? I jeszcze raz pokażę. Wszystkie karty różne, jak normalna talia kart. Jak wcześniejsza. I teraz. Będę spuszczał karty w dół. W dolnym momencie zatrzymaj mnie, mówiąc stop. Ok? Okej. Stop. A czekaj jeszcze. Stop. Dobra. Mamy tutaj kartę. Jest tu siódemka serce. Weź tą kartę. Dobra. Tą kartę. Będę mówił. Będę spuszczał karty. Będę mówić, powiedz stop. Stop. Połóż tu. Przykrywamy. Przykrywamy. Wstrykamy. Jest czwórka. Jest czwórka. To nie jest twoja karta. No. Czyli udowodnione, że jest karta po karcie inna. Teraz. Przełożymy sobie karty parę razy lub nawet kilkanaście razy, moi drodzy, kilkanaście nawet. Będę spuszczał karty, w dolnym momencie powiedz stop. Dobra? Dobra. Dobra? Okej. Okay. Stop. Siódemka. Weź tą kartę. To jest ta twoja karta. Teraz. Tu jest inna. Tak. Dobra. Tą siódemkę. Na pewno siódemkę masz? Na pewno. Tak. Tą siódemkę. Dobra, to samo zrobimy. Będę spuszczał karty. I w pewnym momencie powiedz stop. No to lecimy. Stop. Połóż. Przykrywamy. Walnij w karty 7 razy. Dobra, 7 razy walnęła, a ja na ten moment 7 razy pstryknę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jako, że jesteśmy parą, złapiemy się. Jak nasza miłość magiczna będzie w rzeczywistości istnieć, to tu właśnie palcem odstawię kartę. Pierwszą kartę z góry powinna... Nie wiem, jak to się dzieje, ale spośród wszystkich talii, spośród kart, jakoś ta karta się pojawić na samej górze. Tylko zrobimy taką falę. Dobra. Pstrykam ostatni raz. Biorę tą kartę. Pokazuję najpierw jej. Czy to jest ta? Tak. Czy to jest ta? Tak. I elegancko. Ale to jeszcze nie wszystko. Przytrzymaj tą kartę. Tu mamy czwórkę. Czwórkę. Tylko dzwonek. Teraz zrobimy sobie tak. Czwórkę zakrywamy siódemką. I gdy nam się ta siódemka tak spodobała, walnij 7 razy. Dobra, a ja walnę z góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I jeszcze 7 razy stryknę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I to będzie niemożliwe i jeszcze raz niemożliwe na polskim YouTubie, więc subskrybujemy kanał i jeszcze raz subskrybujemy kanał. Dlatego, że... Jest siódemka? Wszystkie karty różne? Tak. Powtarzam. Wszystkie karty różne? Różne. Dotnij. Trzymaj. Teraz.
Dwa, tak? I patrz, co się stało. Odbierz rękę. I patrz. I proszę Państwa, i wszystkie karty, cała talia zamienia się w siódemki serce. I jak to się stało? Nie wiem. A żeby udowodnić, pokazuję do kamery, moi drodzy widzowie. I mamy wszystkie karty siódemki. Dziękuję! Dziękuję! Piątka! Łapeczka w górę. I jak? Podobało się? Elegancko! Jak się podobało, to i wy. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Pamiętajcie, mieć do was, żeby doleciało każde powiadomienie o nowych odcinkach. I nic mi nie pozostało innego, tylko zaprosić was do kolejnego magicznego odcinka. Co będą czarowane dziewczyny, chłopaki, gwiazdy i nie tylko, więc trzymajcie się do następnego odcinka magicznego lub vloga. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!